chcę Wam pokazać moje głogi, zasadzone no 3 lata temu, więc mają tak myślę, że 4-5 lat i nie wtajemniczona jeszcze jestem, ale mamy 4 drzewka i tak jest, że tu na tym w ogóle nie ma, jak widzicie, głogu, owocu jeszcze. Ten ma tyle, ten znowu nie ma. I tutaj jest następny, który ma owoc, jak widać. Owoce mam już przemrożone, zaraz je zerwę. Włożę do takiego słoika, najlepiej 2-litrowego. I tak, proporcja jest mniej więcej taka, że jak to już wszystko zerwę, umyję, pół kilograma owoców głogu, pół litra spirytusu, 250 ml przegotowanej wody. Po prostu to zalewamy. Odstawiamy na 4 tygodnie i to jest podstawowy przepis na nalewkę z głogu. Bez żadnych dodatków, bez żadnego cukru, bez żadnych goździków, cytryny. Można sobie to modyfikować, ale taka lecznicza to taka jest najbardziej, że tak powiem, prosta. I tyle. Można mieć swoje, jak widzicie. To jest taka moja część ogrodu. No, w tej chwili nie było tutaj koszone już bardzo długo. Ale no, można mieć po prostu u siebie. Mieszkam na wsi, daleko od szosy, że tak powiem, są te głogi między polami, więc jest to zdrowe, niczym nie nawożone. Polecam Wam. I wychodzę i mam troszeczkę, malutko, ale na własne potrzeby naprawdę starcza.